Tutaj Piotrku, witam Cię na moim kanale i w tym filmiku chcę opowiedzieć o ćwiczeniu, które prawdopodobnie znasz, znałaś, bo nie jest to nic nowego. Natomiast ja o tym mówię dlatego, że podszedłem do tego ćwiczenia w trochę inny sposób niż kiedyś, nie wiem, kilka miesięcy czy nawet parę lat temu je sobie robiłem w głowie. I ćwiczenie, o którym chcę powiedzieć, to opisz swój idealny dzień. Kiedyś, dawno, dawno temu, może nie tak dawno, dawno, ale jakiś czas temu, właśnie kilka lat temu czy kilka miesięcy, robiłem to sobie w głowie i wtedy sobie wyobrażałem taki mój naprawdę idealny dzień, jaki chciałbym mieć za parę lat, w odległej przyszłości, nazwijmy to. I dzięki temu mniej więcej wiem, że nie wiem, leżenie na plaży to nie jest coś, co chciałbym robić w przyszłości tak naprawdę non-stop. Bo co innego jest pojechać na wakacje, poleżeć tam tydzień czy dwa, a co innego tak na co dzień być na plaży. Więc wiem, że to nie dla mnie. Natomiast ten filmik nagrywam dlatego, że wczoraj dosłownie robiłem ćwiczenie to samo, tylko w trochę inny sposób. To znaczy robiłem taki, rozpisałem sobie tym razem, nie robiłem tego w głowie, tylko rozpisałem sobie na kartce swój wymarzony dzień, ale tak jakby na chwilę obecną, czyli nie myślałem o tym, że właśnie chciałbym leżeć na plaży, tylko jakby wyglądał mój idealny dzień, no teraz, gdybym mógł mieć to, co chcę, to, o czym marzę, te cele, które mógłbym zrealizować. I czemu o tym mówię? Że to, co wydawało mi się, że chciałbym mieć, już pisząc sobie na kartce, żeby tak to wyglądało, już wiem, że tego właśnie nie chcę. Więc jest to trochę może dziwne, może trochę niezrozumiałe. Nie wiem, jak to ocenicie, moi widzowie. Natomiast właśnie takie przemyślenie, które mi przyszło do głowy, że właśnie czemu ja tego nie chcę, skoro wydawało mi się, mając to w głowie, że tego chcę, ale dopiero jak zacząłem pisać to na kartce, to właśnie stwierdziłem, że nie, no to jednak to nie byłby mój idealny dzień, gdyby to faktycznie tak wyglądało. I właśnie dlatego chcę się z Tobą tym podzielić, bo być może właśnie Ty też masz takie coś, że na przykład, nie wiem, myślisz o czym, że a fajnie za miesiąc by było mieć taki i taki dzień, żebym, nie wiem, nie musiał pracować, czy nie wiem, zajmować się dziećmi, czy może uczyć się, czy cokolwiek tam masz. A może tak naprawdę właśnie, jeżeli poświęcisz na to dłuższą chwilę, żeby sobie to rozpisać i to stwierdzisz, że faktycznie to jednak tak nie jest, że wygląda to trochę inaczej. Więc daj mi proszę znać w komentarzu, co o tym myślisz, czy właśnie robiłaś to ćwiczenie wcześniej takie z taką właśnie odległą przyszłością i czy też robiłeś, czy robiłaś, czy też przetestujesz właśnie taki swój idealny dzień, ale tak bardziej w obecnych czasach. Jestem tego bardzo ciekawy, jakie są Twoje wnioski, więc czekam z niecierpliwością na Twoje komentarze. I oczywiście zachęcam do subskrybowania, zostaw lajka, jeżeli to Ci się spodobało. Możesz udostępnić oczywiście ten filmik, jeżeli uważasz, że komuś to może się przydać. No i oczywiście zapraszam na moje pozostałe social media. Link jak zawsze będzie w opisie do tego filmiku. Także to by było na tyle teraz. Dzięki, pozdrawiam, hej!